Szanowni, dzień dobry. Chciałem przesłać wam streszczenie tej części naszej ostatniej lekcji, na której mierzyliśmy długości sznurków. Tradycyjnie się zmniejszę, żeby nie zasłaniać. No i tu muszę jeszcze... to nie takie proste. To muszę się najpierw powiększyć i przesunąć do góry odrobinę i teraz się zmniejszyć. Dobrze, teraz będzie działać. Na czym polegało nasze zadanie? No, chcieliśmy się zapoznać z okolicznościami procesu pomiaru. No i taki najprostszy pomiar, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i którego nie trzeba jakoś specjalnie wyjaśniać, to jest kwestia pomiaru długości. Mieliśmy miarki dwóch rodzajów, taką drewnianą i taką metalową. Ja przygotowałem zestaw pięciu sznurków. Było pięć zespołów. Ja pracowałem z Jaremą w piątym zespole. No i mieliśmy mierzyć te sznurki. Najpierw jedna osoba miała mierzyć miarką, a druga pomagać, trzymając sznurek, a potem na zmianę. No i wyszła taka śmieszna rzecz, że poza zespołem Wojtka Struńskiego i Tomka wszyscy uznali, że na pewno chodzi mi o to, żeby obie osoby zmierzyły tak samo, bo to przecież tak musi wyjść. No właśnie nie, chodziło mi o to, żeby każdy z was zmierzyło tak, jak potrafi, nie oglądając się na tę drugą osobę, ale o tym jeszcze, myślę, sobie porozmawiamy. Ponieważ fizyka, nauki przyrodnicze, one za pomocą pomiarów, eksperymentów i obserwacji próbują dojść do prawdy, no najbliżej, jak to jest na danym etapie rozwoju możliwe. I no, biorąc pod uwagę, jak skomplikowany był ten pomiar, trzeba było trzymać ten sznurek, przykładać go do miarki, nie dało się tego zrobić z jakąś bardzo dużą precyzją, no to jest jasne, że te pomiary nie mogły być takie same. To już część z was po prostu uznała, że skoro nauczyciel tak mówi, to na pewno chce, żeby były takie same, a tymczasem wcale nie. No i co jeszcze o tych miarkach warto powiedzieć? No ta była drewniana, nieco mniej precyzyjna, taka no, bardziej siermiężna, można powiedzieć. I ta taśma, którą mieliśmy, była dość płaska, nie trzeba ją było tam rozkładać z takich małych fragmentów. Obie miarki były wyskalowane w centymetrach i najmniejsza podziałka to była 1 mm, czyli dokładność pojedynczego pomiaru wynosiła 1 mm w obu wypadkach. No i mamy tutaj to, co nam wyszło. Przyjrzałem się różnym pomiarom i zrobiłem rzecz, którą bardzo często się robi, mianowicie to są wyniki pomiarów metalową miarką. Mianowicie nanosi się te wyniki pomiarów na wykres, żeby je sobie zobaczyć. No i ja tutaj zrobiłem taki wykres, jeśli chodzi o pomiary C. One tu wszystkie są w centymetrach. Oś liczbowa, która musi być odpowiednio opisana. Tu pomyłka, długość sznurka BA powinna być C. Zaraz to poprawię, przepraszam. Już jest prawidłowo, długość sznurka C. Ta oś liczbowa jest opisana, długość sznurka C, i że mierzymy w centymetrach, to znaczy, że te liczby tutaj są w centymetrach. No i ja jeszcze zrobiłem taką sztuczkę, żeby za każdym razem nie pisać 80 i coś tam, to po prostu napisałem 80 plus, a tu jest, to znaczy 88,3, to znaczy 89,2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pomiary wszystkich grup plus dwa pomiary Wojtka i Tomka. To jest w sumie razem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów. Sześć punktów widzicie naniesione na ten wykres tutaj. No i powstaje pytanie, ile w takim razie wynosi długość sznurka. No, sznurek C niewątpliwie istniał, nadal istnieje. Mam go tutaj przy sobie nawet w domu. I z całą pewnością można mu przypisać jakąś długość, tylko pytanie, ile ta długość wynosi. No i nad tym
będziemy się zastanawiać na najbliższej lekcji. Dziękuję bardzo.